Dziwnie się czuję, bo wiem, że to chyba jedna z naszych ostatnich rozmów, na pewno ostatnia jako jeszcze formalnie zawodnik Piasta. Tak, no jeszcze formalnie jestem zawodnikiem Piasta, ale od nowego sezonu już będę występował w innych barwach, nie. Říkám, nebylo to łatwe jakoby zrobić takie decyzje, ale říkám, jest to piłka nożna, jest to biznes i czasami muszę zrobić jak zarząd, tak i ja trudne decyzje i tak se to udało. Nowe wyzwania, jak przychodziłeś do Piasta, to właśnie co zakładałeś? Tak, co zakładałem, jako dla mnie było ważne grać jakoby pierwszą ósemkę. Tutaj w Piaście nigdy by się w życiu nie wyobrażał, żebyśmy zdobyli mistrza Polski. Co nam przywiozłeś z Lubina? Ja na razie chcę bramki, no. Chcę pomóc Piastowi, słyszałem od Martina Neszpora bardzo dużo pozytywnych rzeczy o Piaście. To nigdy ani przed sezonem nie był jakiś plan, nie było... Říkám, na Piast będę mieć wyjątkowe wspomnienie, bo zdobyłem mistrza Polski tutaj z klubem, gdzie była fantastyczna atmosfera. Ludzi w okolicy klubu, wszyscy trzymaliśmy razem i to mnie bardzo cieszyło. Był to taki rodzinny klub i říkám, ja jsem się tu czuł jako w domu, bo jak już powiedziałem, ja jestem z Ostrawy, to jest część Śląska i bardzo mnie cieszyło, że mogłem dla Ślązaków zdobyć to mistrzostwo tutaj. Ty jak przychodziłeś tutaj na początku, to kiedy to było? To było 2,5 lata temu. To była zima. Zima. Zima 2017. Tak. Jaki byś miał numer? 27. 27. Sam wybierałeś ten numer, czy? Tak, miałem go już w Lubinie i ja nie jestem zwolennikiem, żebyś zmieniał. Tak dlatego trzymam ten sam numer. Czyli 2,5 roku. Pierwsze wrażenia w Piaście? Pierwsze wspomnienia, pierwsze wrażenia, pierwszy mecz, to co pamiętasz na początku? Tak, pierwszy mój mecz był na Pogoni i pamiętam, że strzeliłem bramkę wtedy, także niestety przegraliśmy tego meczu 2-1 w ostatniej minucie, ale tego meczu mam w takiej żywej pamięci, bo właśnie przed tym meczem, tydzień temu se mi urodziła córka. Takže vím, že ten meč byl dla mě speciální, že střelím bramky, tak myslím, že té bramky budu pamětat do konce života. To bylo vtedy, když byl na obloze, to se urodila córka? To bylo vtedy? Tak, vtedy, ale ona se urodila, ale první meč, odrazu za týden byl první meč na Pogoni Štětin i to bylo vlastně týden po urodzeniu córki. Jeśli dobrze pamiętam, na początku miałeś takiego pecha, że zawsze te bramki nie dawały nam punktów za bardzo, nie dawały nam zwycięstw, nie wiem, czy jakakolwiek dała nam remis, to były takie bramki. Tak, na początku tak to było, ale potem jak przyszedł i trener Fornalik, myślę, że też parę bramek nastrzelałem, ale już takie więcej ważne, że nam dawali zwycięstwa, a to mnie bardzo cieszyło, no bo ten początek, jak sam powiedziałeś, dobrze strzelałem, ale nigdy to nie była jakaś bramka, która by nam dawała jakąś korzyść jako drużynie. Tak, a poza tym bardzo często strzelałeś głową. Tak, no strzelałem głową, ale myślę, że jeżeli byś to jak rozliczył, jeżeli strzeliłem tutaj za Piasta, tyle goli głową i tyle bramek nogą, tak myślę, że tak zarówno by wyszło. Pamiętasz, ile bramek strzeliłeś dla Piasta? 15 lub 16, ale w tym sezonie? W tym sezonie 5. 5, ale jakże ważnych. No, byli ważne. Teraz myślę, że byli ważne. No. Z Wisłą Kraków to Wisło. Ostatnia bramka, ale tak. Jak dużo nam dała wtedy, tak? Tak. Powiedz mi, co jeszcze pamiętasz z tych pierwszych momentów tutaj, bo były dwa ciężkie sezony za tobą, 2017-18, dwa razy biliśmy się o utrzymanie. Powiem tak, ten pierwszy sezon był taki dla mnie, że ta walka o utrzymanie nie była aż taka, jakbyś powiedział, no ten pierwszy rok to nie było tak trudne, bo myślę, żeśmy się utrzymali jakieś 4 kolejki, albo 3 kolejki przed końcem jakoby sezonu, ale ten przedostatni sezon był bardzo trudny, ale myślę dla wszystkich chłopaków. Ale jak już powiedziałem, to nam dało takie zdobycie tego charakteru w tej drużynie, bo już rok temu przed tym meczem wszyscy w okolicy mnie się, jak się czujecie przed tym meczem z Termaliką, my musicie wygrać. Ja rzekam, powiem ci tak, czuję w szatni, że nikt nie jest nerwowy. Wszyscy gadają tak, że jeżeli tego meczu nie wygramy, to nie mamy w lidze co robić. No i tak było. No. I wszyscy poszli do tego meczu, że tego meczu wygramy i myślę, że wygraliśmy go suwerennie. A ten właśnie sezon, jak wspominasz? No ten sezon, to był wyjątkowy sezon, jak już powiedziałem, dobrze, ja to biorę jako drużynę, dobrze, dla mnie była pierwsza runda była więcej taka ważniejsza, bo grałem więcej, te drugie już nie grałem tyle, ale pořád się czułem bardzo ważnym jakoby członkiem tej grupy
I to myślę, że nam dalo bardzo dużo, że wszyscy jsme trzymali razem i dlatego, jak już powiedziałem, że nigdy nie przeżyłem taką grupę ludzi i charakterowie taki dobrze poukładanych, że i to myślę, że dlatego jsme zdobili tego mistrza Polski, bo tą grupą tych chłopaków i na pewno z trenerskim sztabem i z ludźmi w okolicy Gliwic. To był twój, można powiedzieć, pierwszy taki tytuł mistrzowski, bo patrzymy na Arsenal, tak? To myślę, tak, ale tam nie miałem medal, także to ani to nie liczę sobie, ale miałem jakoby puchar z Baníkiem Ostrava, což dla mnie był też ważna rzecz, bo w tym finalu strzeliłem bramkę i zdobiliśmy puchar jakoby czeski i to miałem 20 lat, także i teraz miałem 14 lat jakoby bez niczego, takže bardzo mnie to cieszy, ale na pewno ważniejszy i takové, myślę, trudniejszy i mniej oczekiwalny było toto zwycięstwo z Piastem i będę na niego pamiętał całe życie. 2016 rok, czy pamiętasz, kiedy graliście tu w Zagłębie? I no... tak, pamiętam, no niestety pamiętam, bo chłopacy mi to czasami w szatni powiedzieli i kali, że tam było jedyne szczęście, że te wtedy to Piast nie miał we swoich rękach, nie? Bo bo myślę, że Legia wygrała i zwycięstwo by Piastu tego mistrza nie dalo, tak myślę, że pod tym względem miałem to łatwiej u nich, nie? Gorsze by było, bo wiem, że wtedy strzeliłem, ale my też pamiętam, że tą bramką zdobyliśmy trzecie miejsce w Lublinu i dla nas to było też bardzo ważne, także... Co zostawisz, co zapamiętasz, bo byłeś w tylu klubach w Polsce i za granicą, że co zostawisz po sobie w pamięci, tak? Co Piast w ogóle zostawił oprócz tego mistrzostwa i tego fantastycznego sezonu? Co jeszcze zapamiętasz i zabierzesz ze sobą? Co zapamiętam? Rzekam, bardzo fajne ludzi, którzy pracowali jak w okolicy klubu, tak w szatni. To są relacje, które odzyskasz i mogą trwać bardzo długo i myślę, że to mi dało bardzo, bardzo dużo pod tym względem i tego się bardzo cenię, bo bardzo fajne doświadczenie zase życiowe i říkám, bardzo se mi to podobalo, ale życie pilkarskie jest také, jaké jest i musíme iść dalej. Jakbyś pożegnał się z kibicami naszymi? No tak pożegnaj, ja bym się pożegnał ze wszystkimi, nie? Tu nie chodzi tylko o kibice, o pracowniki klubu, o chłopaki w drużynie, bo říkám, i dlatego dzisiaj przyjechałem, i gdyż nie musiałem, ale przyjechałem, żeby się pożegnać osobno, bo bardzo ty ludzie tutaj w klubie mi przyrosli k sercu i dlatego musiałem przyjechać i pożegnać się osobiście. Jest szansa, że jeszcze wrócisz kiedyś do Piasta w jakiejś innej roli, byś tu mieszkał blisko, więc może trener, może menadżer? To zobaczymy, co przyszłość przyniesie, ale na pewno tym, że Piast ja potem po karierze planuję żyć w Ostrawie, także jest to blisko, także jeżeli w przyszłości będę Piast chcieć jakąś pomoc, obojętnie jakąkolwiek, zawsze rad pomogę. To czego ci życzyć? Oprócz bramek przeciwko Piastowi? Ja myślę, że w moim wieku nieważne, czy teraz będę zdrowie, ale za ostatnie 3 lata muszę zaklopkać na zęby, że wszystko było ok, w Piastie nie miałem żadnej ważnej kontuzji, tak żeby tak dalej poszło. I to myślę, że dla mnie i dla rodziny i dla wszystkich ludzi myślę, że to jest to najważniejsze. Dobra, to pierwsze wejście do szatni nagramy. Cześć. Jakiego dobrego. Na zdar, Michale! Michał, twoja nowa szafka. Pierwsze wrażenia? Tak, słyszałem, że to jest miejsce od Martina Neszpora dla tego. Co ty mówisz? Masz miejsce Martina Neszpora? Jakie to jest ciśnienie tutaj? Na pewno duże. Wierzymy, że podołasz. No. Wiesz, jak się strzela bramki. Zobaczymy. Może być to magiczne miejsce. Oby tak było.